Po Roku notowania na Books Note 5 miałem wrażenie, że to już nie jest tak, jakbym pisał po papierze. To znaczy, wciąż jest to przyjemne odczucie, ale ten opór, który stawia ekran, moim zdaniem już nie jest aż tak dobry jak na samym początku. No i tutaj z pomocą przed Claudio z Dodru, który mówi, no to spróbuj naklejkę na ekran, która pozwoli ci przywrócić opór na ekranie, tak jak był wcześniej. No i skorzystałem z jego propozycji. Nakleiłem tutaj na mojego nota piątkę dodatkową warstwę. No i przyznam, że faktycznie się poprawiło, czyli że w tej chwili opór rysika na ekranie jest większy niż był wcześniej, przypomina pisanie na papierze. Co więcej wydaje mi się, że nawet ten opór jest mocniejszy niż był pierwotnie, bo gdy porównałem to z Remarkable, z praktycznie nowym Remarkable, którego ekrany są porównywalne e, z Booksem, to tutaj z tą naklejką Dodru ten Books Note. Piątka. Ma wyraźniejszy opór. Jeżeli ten opór ma być funkcją tego, że pisze jak się, jak po papierze, no to tak właśnie jest. A teraz kilka słów e, szczegółów. Znaczy, po pierwsze, czy ma sens naklejać na mołta piątkę, dodatkową naklejkę. No i tak, i nie, jak, jak to zwykle odpowiedź brzmi, to zależy. Dlaczego? Tak, dlatego, że jeżeli chcesz mieć lepsze wrażenia pisania po, tak jak na w moim przypadku, po 12 miesiącach używania urządzenia, no to jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Nie, dlatego, że jeżeli naklejasz na ekran dodatkową warstwę, nawet jeżeli jest to bardzo cienka warstwa, no to ten dystans między rysikiem a tym modułem piszącym, a tym ekranem, ten dystans jest większy. Prawda? Im większy dystans, tym mniej naturalne wrażenia pisania. Moim zdaniem jest to akceptowalne. Ja tutaj nie widzę przeszkadzającej mi różnicy, więc musimy mieć świadomość, że jeżeli naklejamy na ekran dodatkową warstwę, to zwiększamy ten dystans. A czy nie można by. Obejść tego problemu w ten sposób, żeby pierwotnie z ekranu Books Note zdjąć oryginalną naklejkę i nakleić zamiennik. Podobno w niektórych przypadkach można, w moim nie było można, dlatego że ja mam Booksa Note piątkę z pierwszej serii, z tej serii, gdzie ekran był. Na elastycznej matrycy, na plastikowej matrycy. Jakby plusem tej pierwszej serii Books Note 5 było to, że ekran się ugina, że to wrażenie pisania papierze jest też tym wrażeniem, jeśli chodzi o miękkość ekranu. Później, mniej więcej chyba w grudniu czy styczniu, grudzień ubiegłego roku, czy styczniu bieżącego roku, czyli 22, wypuszczono drugą serię Books Note 5. Gdzie już na ekranie była twarda warstwa szkła, i podobno w tamtej serii, gdzie jest ta warstwa twarda szkła, jest naklejka, którą można odkleić i na jej miejsce nakleić nową naklejkę. Reasumując, w moim przypadku jedynym wyjściem było naklejenie dodatkowej warstwy materiału i została ona naklejona. Czy to jest trudne? Czy to wymaga jakichś specjalistycznych kompetencji, żeby nałożyć sobie kolejną warstwę tutaj ekranu na e boksa? No, jak widzisz tutaj w tle, w materiale, gdzie nagrywałem, jak naklejałem, wymaga to przestrzegania pewnych kroków, które tutaj w instrukcji obsługi widzimy, ale jest proste. I udało się za pierwszym razem, co tak naprawdę stwierdzenie udało się pierwszym razem, nie jest trywialne, bo pamiętam, że chyba dwa lata temu, gdy jedną z pierwszych wersji Books Note R dostałem i naklejka filtrująca była w pudełku. To bąble zostawały, tam mimo kilku prób się nie udawało, to nie szło. To w tym przypadku e, Dudru od razu to działa. Co więcej, w kopercie był też zapasowy drugi ekran, czyli gdybym coś pomylił, gdybym się nakleił, to ten, tego drugiego mógłbym użyć, nie potrzebowałem go użyć. Także e, tutaj, e, jeżeli e, ktoś z Was używa czy Buxnode 5, czy jakiegoś innego notatnika na bazie einku i ma poczucie, że po roku, czy po dwóch to wrażenie pisania po ekranie, czyli ten opór ekranu, nie jest już taki jak był pierwotnie. To być może warto rozważyć dodatkową naklejkę na ekran. Pamiętając o tym, że jeżeli naklejasz dodatkową naklejkę na oryginalny ekran, no to siłą rzeczy dodajesz dodatkową przestrzeń między rysikiem a ekranem, co może mieć dla ciebie znaczenie. W moim przypadku znaczenia nie miało. To tyle w tym dzisiejszym materiale. Pogodnie Was pozdrawiam.